Ho, 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 chyba tak powinniśmy zacząć. Dziś Wigilia, święta Bożego Narodzenia za pasem. Wszyscy, którzy widzieli film Rozmowy Kontrolowane, wiedzą, że to jest taka kwestia dyskusyjna w zależności od tego, co kto za święta uważa. Wigilia Bożego Narodzenia dzisiaj. Wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich Państwa. W programie Atak na Woronicza 17 będziemy rozmawiać o tym, co wydarzyło się w tym tygodniu, a także o wszystkich kontekstach rzeczy, których nie zobaczyliśmy albo na których nie koncentrowała się opinia, uwaga opinii publicznej ze względu na wszystko to, co w Polsce się działo i ze względu na to, czym Polska i o czym w kwestii Polski informowały media na całym świecie. Jak zwykle na Twitterze trwała internetowa sonda, której wyniki już znamy. Ja te wyniki przytoczę, żebyśmy mieli jasność co do tego, od jakiego tematu rozpoczynamy dziś dyskusję. Sonda jest za nami i nie ma chyba wielkiego zaskoczenia. Spoglądam w tej chwili na telefon, że to właśnie kwestie związane z operacją służb, bo tak chyba trzeba to nazwać, wokół mediów są tematem numer jeden. Operacja Tuska versus media przeciwko mediom. 43% z państwa, z prawie 1600, ponad 1600 osób, które wzięły udział w tym, w tej sądzie, uznały, że to temat numer jeden. Pozostałe tematy, ludzie resetu wracają, pakt migracyjny, weto prezydenta, to są sprawy, o których dzisiaj porozmawiamy, a ja witam serdecznie naszych gości. Dzień dobry, panowie. Z nami są Sławomir Cenckiewicz, były szef komisji badającej rosyjskie wpływy w Polsce. Dzień dobry, witam serdecznie, panie profesorze. Jest z nami Wojciech Mucha, pisarz, publicysta, komentator, a także dziennikarz Telewizji Polskiej. Jest z nami Jakub Maciejewski, korespondent wojenny, dziennikarz portalu W Polityce oraz tygodnika Sieci, a także dziennikarz Telewizji Polskiej. Witam panów bardzo serdecznie. Szanowni panowie, jest tak i tak to i szanowni państwo, jest tak, że te wszystkie wydarzenia, o których dziś będziemy rozmawiać, w pewien sposób łączą się i mają kontekst związany z tym, co dzieje się wokół mediów. Ja jeszcze tylko poinformuję, że mamy również swoich współpracowników i dziennikarzy w tej chwili w Telewizji Polskiej, w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, w Polskiej Agencji Prasowej. Tam dzieją się w tej chwili bardzo interesujące rzeczy. Aleksander Wierzejski jest w budynku PAP. Będzie miał dla państwa informacje nowe, których jeszcze w tej chwili w mediach niemal to wszystko za moment. Rozpocznijmy zatem i poproszę może z pewnej perspektywy i z pewnego oddalenia Sławomira Cenckiewicza o refleksję dotyczącą tego, co w tej chwili się dzieje w kontekście całej masy fundamentalnych spraw, o których mówiliśmy jeszcze kilka tygodni temu, mówiąc o komisji badającej rosyjskie wpływy w Polsce. Ona została zlikwidowana. Była to pierwsza z decyzji politycznych podejmowanych przez nową większość. No dziś jest już takie nagromadzenie spraw, które jeszcze jakiś czas temu wydawałyby nam się niewyobrażalne, że jest to co najmniej zastanawiające. Sławomir Cenckiewicz, jak na to patrzy? Dzień dobry państwu jeszcze raz. Najtrudniejszą ze sztuk publicystycznych jest umiejętność syntetyzacji. Nie wiem, jak mam w krótkich słowach, w paru zdaniach o tym wszystkim powiedzieć, ale oczywiście moja perspektywa jest związana z tym, na czym się troszkę znam i jest związana z tym, co w ostatnim czasie po prostu robiłem. I oczywiście ja przede wszystkim patrzę na to wszystko, co się dzieje w ostatnim tygodniu, zwłaszcza przez pryzmat powrotu ludzi resetu do służb specjalnych i oczywiście monitoruję sytuację w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Nie ma co ukrywać, pisałem o tym w mediach społecznościowych, że posiadam, czy dopływają do mnie informacje bieżące na temat sytuacji zarówno w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, jak i w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. I to są historie niepokojące. One nie są niepokojące dlatego, że część tych działań dotyczy
na przykład w SKW byłych członków komisji badającej wpływy rosyjskie, to znaczy jest jakaś próba rekonstrukcji tego, co widzieliśmy. Generał Piotr Pytel dość sugestywnie pisał o tym, że wiedza na temat tego, czym się kacykowie PiS zajmowali, jest dobrze dokumentowana. Myślę, że to jest dokładnie ta kwestia. Podobnie rzecz się ma w MSZ-cie, gdzie rekonstruuje się stan wiedzy związanej z kwerendami naukowymi i tym, co później się pojawiło w filmie Reset. Tak, to się tutaj państwo nie przesłyszeliście, po prostu kilka dni po objęciu stanowiska ta sprawa rekonstrukcji wiedzy, która została przekazana mnie, mojemu zespołowi, Michałowi Rachoniowi, który też prowadził kwerendy, to się dzisiaj po prostu dzieje. Więc to jakby pokazuje i świetnie współgra z tym, co się stało we środę, czyli z bardzo szybkim zdjęciem filmu Reset z VOD Telewizji Polskiej. Ale to jest jakby jeden aspekt, taki ktoś by powiedział bezpośrednio dotyczący no, zemsty na ludziach, którzy wyjawili jakąś prawdę. No, ale jednak sytuacja, w której zastępcą z szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego zostaje człowiek, który w ostatnim dniu działań Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich został objęty postępowaniem i formalnie przecież to postępowanie przez to, że komisja przestała istnieć tylko w tym składzie, w jakim istniała, ale sama komisja w sensie formalnym, dlatego że się nie da zmienić ustawy, istnieje, więc to tego postępowania nie ma kto zamknąć. Pomijam jakby kwestie dotyczące spraw sądowych związanych z CEK-iem NATO, sprawy dotyczącej prokuratorskiej, sprawy dotyczącej w ogóle współpracy z SKW, Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, też postępowanie dotyczące dostępu do informacji niejawnych. Jest jakby cały szerszy kontekst tego, co dotyczy pułkownika Krzysztofa Duszy, a jednak on został wiceprezesem tej służby. No to jest dla służb specjalnych, dla Służby Kontrwywiadu Wojskowego sytuacja po prostu straszna. Straszna o tyle, że ludzie, którzy tam pracują, którzy no również przecież pracowali nad tym, żeby przekazać materiały potrzebne do śledztwa dotyczącego Krzysztofa Duszy, no znaleźli się w sytuacji, w której ich szefem znów został Krzysztof Dusza. No, możecie sobie państwo po prostu wyobrazić tą sytuację, no już się odwołam tak do takiej dość prostackiej wizji, w której to lis wchodzi do kurnika i po prostu idzie jak po swoje, że tak powiem. No, lis zostaje szefem kurnika, to można by do tej sytuacji porównać. Sławku, mam prośbę. Za chwilę będę chciał, żebyśmy porozmawiali szerzej o tej perspektywie. Będę o to prosił zarówno Wojtka, jak i Kubę o to, żeby odnieśli się do tych rzeczy, bo one w wielu aspektach są tu jesteśmy, dobrze, w wielu aspektach są bardzo ciekawe, więc za chwilę szerzej porozmawiamy, no między innymi o tym, o czym powiedziałeś w tej chwili, przypominając całą historię w ogóle, kim jest pułkownik Dusza. Poproszę, wczoraj spędziliśmy wieczór razem z Jakubem Maciejewskim i z Wojciechem Muchą w wyłączonym newsroomie TVP Info. Czekamy w tej chwili na informacje z tego, co dzieje się w telewizyjnej agencji informacyjnej. Mamy również informacje dotyczące tego, że w Polskiej Agencji Prasowej miały miejsce jakieś przedziwne sceny całkiem niedawno. Jest tam nasz dziennikarz Aleksander Wierzejski. Będziemy za chwilę próbować się z nim połączyć. Ja jestem państwu winien wyjaśnienie. Miał z nami być Wojciech Surmacz, szef Polskiej Agencji Prasowej, no ale właśnie ze względu na rzeczy, które się tam w tej chwili dzieją, to na razie nie jest możliwe. W związku z czym tutaj bieżące informacje za chwilę pewnie państwu będziemy w stanie przekazać. Ale poproszę w tej chwili w kontekście tego ataku Wojciecha Muchę o ocenę, no, po tygodniu już w zasadzie tego, z czym mamy do czynienia. Bo ten atak na media rozpoczął się od pewnej, no, fejkowej, tak to trzeba nazwać,
podstawy prawnej. W efekcie wczoraj mówiliśmy o tym na antenie telewizji Republika. Złożone zostało zawiadomienie o tym, że nastąpiła próba kradzieży spółki telewizji polskiej. No ale to są tylko dwa krańcowe, brzegowe, nazwijmy to formalno-prawne aspekty od uchwały do tego zawiadomienia. W międzyczasie no po prostu ludzie w mundurach na korytarzach telewizji publicznej, wyłączenie kanałów telewizji polskiej, coś co nie nastąpiło nigdy w historii tych instytucji. Wojciech Mucha. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. No, wczoraj mieliśmy okazję, tak jak wspomniałeś, pojawić się w niedziałającym newsroomie TVP, bo newsroom to serce każdej redakcji, miejsce, które działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. I ten obraz rzeczywiście jest porażający. Porażający, widać doskonale, w jaki sposób nowa władza usiłuje zdławić media publiczne. I trzeba pamiętać o jednej rzeczy, to jest akcja ogólnopolska, bo dotyka również rozgłośni regionalnych, dotyka również telewizji regionalnych. W internecie można znaleźć film, na którym lokalna stacja z Zielonej Góry, program zostaje przerwany w trakcie i dziennikarze, radiowcy, którzy pracują głosem i wiedzą, że cisza w radiu to jest coś najgorszego, co może nastąpić, po prostu milkną, bo nie wyobrażają sobie sytuacji, do jakiej doszło. Ich program w trakcie został wyłączony, ich słuchacze zostali pozbawieni informacji, więc ta sytuacja jest ogólnopolska. I co jest jeszcze najważniejsze, to ludzie, którzy są za to odpowiedzialni, działają wspólnie i w porozumieniu i w pełnej świadomości tego, co się dzieje. To, co ujawnił wczoraj portal Niezależna, czyli tę korespondencję pomiędzy uzurpatorem, szefem Polskiej Agencji Prasowej, który został powołany niezgodnie z prawem i za takiego szefa się uważa, pomimo tego, że w KRS-ie w dalszym ciągu funkcjonuje nieobecny dziś tutaj niestety Wojciech Surmacz. Ta korespondencja z prawnikami, którzy jak pani Sylwia Gregorczyk-Abram, współtwórczyni inicjatywy Wolne Sądy, czy z dziennikarzami Polskiego Radia, którzy przeszli na drugą stronę, pokazuje, że ci ludzie mają doskonale świadomość tego, w czym uczestniczą. Proszę zwrócić uwagę, że wymieniają się informacjami, że ich działania być może przypominają stan wojenny, ale jakby konieczność jest wyższa i ten krzyk 50 osób nie może doprowadzić do tego, że jest lepszy niż pokazanie słabości władzy. No w czyim imieniu oni się wypowiadają? W czyim imieniu wypowiada się pani adwokat? Jak to możliwe, że dziennikarze, no bo ten człowiek, który jest uzurpatorem w Polskiej Agencji Prasowej, pracował tam przez kilkanaście lat z tego co wiemy. No i dziennikarze uczestnicząc w czymś takim, no muszą mieć tego świadomość, że no powoli zaczyna to wypełniać wszystko znamiona zamachu stanu. I to mówię to całkiem bez przesady, bo chodzi o zmianę siłą ustrojów w Polsce i konstytucyjnych zapisów. No, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest jako żywo wpisana do konstytucji. Tutaj te działania odbywają się bez udziału Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bez udziału Rady Mediów Narodowych. No, można się zastanawiać, czy nie zaszliśmy już za daleko. Będąc wczoraj w siedzibie Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, zresztą tak jak mówiliśmy tam wspólnie, miałem poczucie, że ta sytuacja coraz bardziej zaczyna przypominać takie sytuacje rewolucyjne, które mieliśmy okazję oglądać chociażby na Ukrainie w czasie Majdanu, ale także jakiś rodzaj przewrotu, który jest już charakterystyczny dla państw afrykańskich, dla państw Ameryki Południowej, gdzie po prostu nie mogąca domknąć systemu władza rzuca się w sposób dosyć histeryczny na ostatnio broniące się ośrodki, w tym przypadku media publiczne, TAJ, czy Polską Agencję Prasową. No, z tą sytuacją mamy tutaj teraz do czynienia niestety. Jakub Maciejewski, znowu spędziliśmy bardzo dużo czasu, zresztą nie tylko tam, widzieliśmy się wracając raz po raz i do siedziby Polskiej Agencji Prasowej i do Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Rozmawialiśmy również na temat no, tego, co na każdym dziennikarzu robi wrażenie, bo proszę sobie wyobrazić, widzieliśmy to również na antenie telewizji Republika. Najnowocześniejszy, bo to jest najnowocześniejszy newsroom w polskich telewizjach informacyjnych, w który państwo, polscy podatnicy zainwestowali olbrzymie pieniądze. Studia telewizji
TVP Info. To jest technologicznie najwyższa klasa światowa, można to śmiało powiedzieć. I mnie zastanawia jedna rzecz, i to była moja refleksja, kiedy po tych studiach się przechadzałem, że z jakiegoś powodu na przestrzeni 30 lat wolnej Polski Telewizja Polska pozostawała technologicznie, jakościowo w tyle za powstającą i tworzoną przez ludzi komunistycznych służb prywatną konkurencją. TVP Info zawsze było w tyle technologicznie za TVN24. To się zmieniło na przestrzeni ostatnich 8 lat i pierwszą decyzją tej nowej władzy jest to, żeby zrezygnować z tej ewidentnej przewagi, którą państwo polskie po prostu sobie wypracowało. I zastanawiam się, czy to jest tylko i wyłącznie aspekt związany z tym, że pan Donald Tusk dostaje furii, kiedy mówią o nim dziennikarze, których nie kontroluje tak, jak mu się to nie podoba. Czy jest tu coś więcej, również pewnego rodzaju interesy związane jednak z tym wartymi miliardy złotych rynkiem, o jakim mówimy, jaki został przez tę decyzję zdemolowany, choć my tu w Telewizji Republika z tego powodu płakać nie będziemy. Jakub Maciejewski, komentarz. Ja też rozumiem, do czego pijesz, Michale, albowiem faktycznie TVN24 zaangażował w czasie kampanii wyborczej ogromne środki do wypromowania Platformy Obywatelskiej. Tam dochodziło do manipulacji, tam dochodziło do kłamstw, bardzo złożonej dezinformacji, bardzo fachowej. I oto ten zamach stanu ma elementy spłacania długu stacji TVN w ten także sposób, że wyłączenie sygnału i odcięcie tego, jak powiedziałeś, najbardziej profesjonalnego, najdroższego newsroomu w Polsce, niesamowitej technologii, to nawet obecność tam robi wrażenie, jak w jakichś filmach o Star Treku, wokoło te ekrany, te nowoczesne pulpity, tam był zawsze rejwak, życie, to wszystko jest wyłączone, wygaszone. I dziesiątki milionów złotych reklam codziennie ucieka do innych stacji telewizyjnych. To znaczy TVN24 jest finansowym beneficjentem tego zamachu stanu. Tak? Ja też jeszcze nawiążę do tych, którzy drwią z określenia zamach stanu, ale robią to ludzie albo złej woli, albo ludzie, co moim zdaniem jest częstsze, niedouczeni. Bo przecież gdy sięgniemy po książkę amerykańskiego historyka wojskowości Edwarda Lutwaka o zamach stanu, znajdziemy dokładnie opis tego, co się dzieje. Dokładnie z rozdziałem o ataku na telewizję, co Sowieci robili w Wilnie w 1991 roku, a z kolei komuniści też musieli łączność w 1956 roku w Poznaniu utrzymać, bo bali się, że robotnicy na przykład obalą zagłuszarkę do sygnału, które zagłuszarka miała utrudniać łączenie z Radią Wolna Europa. A więc to jest elementarz zamachu stanu, więc ja jestem ciekaw, czy ktoś z dziennikarzy, który komentuje inaczej, czy robi to dla pieniędzy, bo ma fuchę obiecaną, bo będzie pogodynką u Neotumanowicza, Marka Czyża, czy po prostu robi to, bo jest niedouczony. Tu moglibyśmy się, myślę, pospierać w tej redakcji. Więc TVN24 jest wielopłaszczyznowym beneficjentem tego systemu. Ale dodajmy do tego jeszcze jedną rzecz. On nie jest biernym beneficjentem. On nie tylko popiera ten zamach stanu poprzez kłamstwa w mediach. Wczoraj całą noc, podczas wydarzeń w Polskiej Agencji Prasowej była obecna stacja TVN24. Był obecny operator, kamerzysta. Wczoraj, kiedy o 3 w nocy łyse byczki w towarzystwie pseudoprezesa PAP-u wpadały, szturmowały po schodach budynek PAP-u, by zdobyć gabinety Rady Nadzorczej i Zarządu, był operator TVN-u. Dla każdych przeciętnych komercyjnych mediów to jest idealna scena, którą można puszczać. Ona przynosi pieniądze, kliki, ludzie, coś się dzieje, no bo to jest tam operator. Nie emitowano tego, tak? Jest super news, który nie jest emitowany. Dlaczego? Bo nie po takie zadania tu przyjechali. W czym innym byli zadaniowani? Więc zobaczcie, telewizja nie korzysta z fajnych materiałów. Ale co więcej, my tu już
na Placu Powstańców. Możemy rozpoznawać, że coś się będzie działo, jak się pojawia wóz transmisyjny TVN-u. To obecność wozu transmisyjnego w TVN-u zwiastował nadejście silnych ludzi Sienkiewicza. TVN wie, kiedy, o której, w jakim miejscu pojawią się silni ludzie Sienkiewicza. I jeszcze wiele jest wskazówek, które nam pokazują, że TVN założony, jak wiemy, też w bardzo konkretnych mechanizmach powiązań z komunistyczną władzą. No to, że tłumaczka Andrzeja Gromyki była sygnatariuszką tam w Panamie w latach 80. zakładając ITI, to są naprawdę grube rzeczy i to nie pozostaje bez konsekwencji na późniejsze dekady. Ale też taka jest oczywista rzecz, że prezenterzy TVN-u, dziennikarze TVN-u, którzy przeszli do telewizji publicznej, dostali specjalny tryb zwolnienia z zakazu konkurencji, ponieważ dziennikarze mają często w umowach wpisaną taką rzecz, że jak odchodzą z pracy, nie mogą od razu iść do konkurencji, przecież mają zbyt dużą wiedzę, ich twarz jest też pewną marką. W mediach jest to szalenie ważne, szalenie drogie, a tu TVN wcześniej odpuścił. Co więcej, tutaj w naszych rozmowach zbieramy też takie szczątki informacji, które pozwalają nam wskazywać, że dziennikarze TVN-u planowali te przejścia do telewizji publicznej w pierwszej połowie października tego roku, przed wyborami. Znaczy stacja TVN jest jednoznacznym uczestnikiem tego zamachu stanu. I to jest niesłychane. Ja wiem, że u wielu naszych widzów pojawia się teraz odruch, czemuśmy się za to nie zabrali w tym słynnym Lex TVN. To jest oczywiście temat na inną rozmowę, ale trzeba to skonkludować, te argumenty, które podawałem, że stacja TVN jest uczestnikiem tych wydarzeń. Nie referuje ich, już o obiektywizmie nie mówiąc, tylko je kreuje, to co się dzieje, a skarb państwa traci. Wieloletnie inwestycje, nauka, pieniądze, zdobywanie pewnego poziomu rozpoznawalności TVP Info. To wszystko jest teraz niszczone z udziałem stacji zwiertniczej. To chciałem przejść, my czekamy w tej chwili na połączenie z naszymi dziennikarzami, którzy są zarówno pod Telewizją Polską, jak i Polską Agencją Prasową. To za chwilę z pewnością nam się uda, ale w tym kontekście do Sławomira Cęckiewicza skieruję pytanie o rzecz, którą już zaznaczył w swojej wypowiedzi na samym początku. I nie chodzi mi o to, no jesteśmy razem ze Sławomirem Cęckiewiczem współautorami serialu Reset, o którym tutaj rozmawialiśmy, ale cały kontekst tego, że no, ów atak na media odbywa się w jednoznacznym no właśnie kontekście historii dotyczących rosyjskich powiązań ludzi obecnej władzy i że jedną z pierwszych decyzji jest właśnie zdjęcie serialu Reset najpierw z platform VOD, to już nastąpiło na platformie VOD Telewizji Polskiej, czyli konkurencji na polskim rynku dla Netflixa, czy dla HBO Go, czy dla Amazon Prime, czy dla tych innych platform, bo platforma VOD TVP jest taką konkurencją, a serial Reset był jednym z hitów tej platformy, to tu mamy do czynienia znowu z podobną sytuacją. No to są w sposób oczywisty pieniądze, zyski dla spółki, jaką jest Telewizja Polska. Pierwszą decyzją tych ludzi jest zdjęcie tego serialu z platformy, a chwilę później zdjęcie również serialu z platformy YouTube, bo to nastąpiło w ostatnich godzinach. Jak to rozumiesz? Do Sławomira Cęckiewicza to pytanie. No można jeszcze do tego dodać, bo to jest jakiś rodzaj podpisu. No w pierwszym wydaniu, nie wiem jak to nazwać, no tego co się nazywa dzisiaj 19.30 w pierwszym wydaniu, nie w tym orędziu Marka Czyża, tylko w tym pierwszym, że tak powiem, bloku informacyjnym. Następnego dnia to był chyba piątek, jeśli się nie mylę. Albo sobota. W każdym razie można było jako pierwszy materiał zobaczyć informacje z wizyty Radosława Sikorskiego w Kijowie. I to było sportretowanie człowieka, który jest symbolem polityki prorosyjskiej w tamtym czasie, jako człowieka radykalnie antyrosyjskiego,
i radykalnie proukraińskiego. Podczas gdy no, cała ta polityka resetu generalnie pokazywała pójście w zupełnie innym kierunku. To znaczy była prorosyjska i antyukraińska, antylitewska i tak dalej, i tak dalej. To jest w jakimś sensie kwestia symboliczna. No a teraz do bardziej ogólnej opinii. No jak ja na to patrzę? No jest to jakby logiczna konsekwencja tego, co się wydarzyło 15 października. I ona przecież nie dotyczy tylko Platformy Obywatelskiej, tych historii w SKW czy w MSZ-cie, które tutaj tylko żeśmy zasygnalizowali, tylko to jest szerszy problem. No i sam Sienkiewicz, który jest teraz bohaterem zupełnie innej historii, można powiedzieć, bo związanej z przejęciem mediów, to jest człowiek, który koordynował służbami specjalnymi w momencie, w którym no, doszło do największej kompromitacji związanej ze współpracą SKW-FSB i później podpisaniem porozumienia z września 2013 roku. Mamy panią minister Pełczyńską Nałęcz, która kiedyś nawet pisała o swoich przodkach rosyjskich na własnym Facebooku i oczywiście też reprezentowała i grupę do spraw trudnych i była wiceministrem spraw zagranicznych, więc mamy wreszcie, no tutaj jeszcze jest to nie do końca jasne, ale mamy całą taką grupę gdzieś tam związaną z, czy symbolizującą postacią generała Różańskiego, no, którzy, tak jak powiem, próbują szturmować szeroko rozumiane, szeroko pojęte wojsko, również służby specjalne. Tam się już pojawiają w lat końcu. To jest człowiek, który przecież ma na swoim koncie publiczne wynurzenia, które można kwalifikować jako prorosyjskie. Więc to się rzeczywiście układa w pewien ciąg logiczny, w pewną całość, ale moim zdaniem istotą rzeczy jest, że tak powiem, przebudowa ustrojowa. Znaczy przebudowa to takie ładne słowo, akademickie. To nie chodzi o przebudowę, o pewną destrukcję tego, co jest, porządku. I tutaj ta historia z telewizją, z mediami tylko to pokazuje, ale w ostatecznym celem jest po prostu pewnie no, usunięcie tych, którzy będą przeszkadzali, niezwykłe zupełnie wynurzenia tych ludzi na temat prezydenta Dudy, niekoniecznie związane z wczorajszą decyzją o zawetowaniu ustawy okołobudżetowej, tylko przy różnych okazjach, na przykład wizyty marszałka Hołowni w pałacu, czy spotkaniu premiera Tuska, oni przedstawiają prezydenta jako tego, który, że tak powiem, poszedł po rozum do głowy i on no, jest skłonny z nimi współpracować, oni mu za to dziękują, ale w gruncie rzeczy mówią o tym, że gdyby on nie zmądrzał, to oni mają pewne sposoby na to, żeby go dyscyplinować. Jakby niesamowita jest ta sytuacja, w której oni sobie na takie stwierdzenia, na takie połajanki po prostu pozwalają. A moim zdaniem tutaj chodzi o całkowitą destrukcję ustrojową, w tym oczywiście trzeba założyć, że oni tych 20 miesięcy prezydentury Andrzeja Dudy po prostu nie wytrzymają i będą chcieli nawet, pamiętajcie państwo, że to jest w 100 konkretach, usunąć go ze stanowiska. No to momencik, być może warto zatrzymać się w tym miejscu i poproszę was o refleksję dotyczącą, znowu, to jest coś, o czym przecież rozmawialiśmy wczoraj, w czasie tego długiego dnia, o perspektywie, która przed nami, którą zarysował przed chwilą Sławomir Cenckiewicz. Jeżeli mamy po pierwszych tygodniach sprawowania władzy przez tę ekipę oficjalne wezwanie z trybuny sejmowej prezesa Rady Ministrów do rozprawienia się z mediami niezgodnie z prawem, bo no, wskazuje pułkownika służb specjalnych Urzędu Ochrony Państwa, zresztą Sławka poprosimy za chwilę też o taką refleksję dotyczącą tego, czym był w ogóle tak zwany pierwszy UOP, ale to może za chwilę, to jeśli zaczyna się od takiego wezwania, Donald Tusk zwraca się na ty do lidera opozycji, wskazuje pułkownika służb specjalnych, mówi, on zrobi porządek z mediami. Chwilę później marszałek Sejmu mówi, ja wiem, że uchwała nie zmienia ustawy i że to nie zmienia prawa.
i zaraz potem za pomocą umundurowanych, uzbrojonych funkcjonariuszy ta władza wchodzi do Telewizji Polskiej, kieruje swoich ludzi i swoją agenturę bezpośrednio do miejsca, w którym przełącza się sygnał, wyłącza sygnał telewizji informacyjnej, która ludzi może o tym poinformować, wygasza kanał, który informuje świat o rosyjskiej agresji na Ukrainę, to bardzo ważna kwestia, wyłączenie TVP World i idzie dalej, wchodzi do Polskiej Agencji Prasowej, wchodzi do Polskiego Radia, prowadza tam niezgodne z prawem działania i mówi tak, wiemy, że to jest niezgodne z prawem, ale i tak to robimy. Jeśli zaczyna się od tego i sugeruje się i wrzuca się kolejne informacje delegitymizujące prezydenta Rzeczpospolitej, sugeruje się, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie mają znaczenia, stwierdza się to wprost i sugeruje się, że prezydenta można odwołać, choć w Polsce prezydenta odwołać nie można, to mówimy o oczywistych wskazówkach przygotowania albo wręcz prowadzenia już po prostu zamachu stanu. To są rzeczy niezwykle niebezpieczne, których mam wrażenie nawet w dyskusjach publicystycznych przed tymi wyborami, no ja przynajmniej nie brałem pod uwagę. Ja byłem przekonany, że mamy do czynienia z bardzo ostrym sporem politycznym, w pewnym sensie, że mamy do czynienia ze zdrajcami interesu państwa polskiego po drugiej stronie, ale nie przypuszczałem, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy właśnie rozpoczynają przygotowania do zamachu stanu, bo w gruncie rzeczy tak to wygląda. Wojtek Mucha, Kuba Maciejewski, który z was chce się do tego odnieść, bardzo proszę, wiem, że wczoraj takie dyskusje prowadziliśmy, to może Wojtek. W Lublinie 4 maja 2022 roku Donald Tusk powiedział słowa, które teraz trzeba odczytywać zupełnie inaczej. On powiedział tak, dajcie mi po wyborach 400 dni i zrobię porządek żelazną miotłą, a potem niech stery przejmą ludzie o delikatniejszych zamiarach. I widzimy od pierwszych dni tą żelazną miotłę, która no, dosięgnęła na razie Telewizji Polskiej i Polskiej Agencji Prasowej. Dlaczego główny atak jest na Polską Agencję Prasową, o tym zaraz. Ale już mówi się o Narodowym Banku Polskim, którego prezes jest niewygodny dla przeprowadzenia operacji wprowadzenia w Polsce euro. Już mówi się o Trybunale Konstytucyjnym. Zwracam uwagę na to, co powiedział Robert Biedroń w wywiadzie przeprowadzonym przez Radio Z. On tam powiedział wprost, że pani prezes Przyłębska jeszcze teraz nie musi się obawiać, bo są święta, ale po świętach zaraz po nią pójdą. I jeśli ktoś z państwa ma okazję, to radzę sobie odwinąć ten wywiad, bo przerażenie i zdumienie redaktor lubeckiej, która ten wywiad prowadziła, każe wskazywać, że no, nie jesteśmy szaleńcami, którzy tutaj w Telewizji Republika się zebrali i istnieją jakieś wizje o zamachu stanu, tylko ludzie po prostu widzą i słyszą to, co opowiadają przedstawiciele nowo wybranej władzy. A dlaczego Polska Agencja Prasowa jest tym wszystkim najważniejsza? Ano dlatego, to się spina troszeczkę z TVP World, dlatego że depesze Polskiej Agencji Prasowej idą w cały świat i opowiadają o sytuacji w Polsce. W momencie przejęcia Polskiej Agencji Prasowej depesze, które będą wychodziły z Polski, będą wyglądały tak jak główne strony największych portali internetowych w Polsce. Jeśli dzisiaj państwo sobie wejdziecie, wiem, że są święta, więc tego nie polecam, na główne strony chociażby Wirtualnej Polski i Onetu, to tam okaże się, że Polska jest krajem spokojnym, gdzie nic się nie dzieje, gdzie trwa być może jakiś spór, ale raczej są to spory personalne, kto w telewizji zostanie, kto nie zostanie i tak naprawdę nic się nie dzieje. Więc znajdujemy się w sytuacji, która dąży do jeszcze większej eskalacji. Zwracam również uwagę na to, że przejęcie mediów publicznych nie dokonało się od tak. Ludzie, którzy tego dokonali z wewnątrz, to ludzie, którzy bardzo często pracowali w telewizji przez kilkanaście lub nawet więcej lat, znali doskonale infrastrukturę, znają ją wciąż i dokonali tego wspólnie w porozumieniu i z grupą Wejście, której istnieje, ujawniła Telewizja Republika i Portal Niezależna, ale także w porozumieniu z górą tej całej historii, czyli z Bartłomiejem Sienkiewiczem i Donaldem Tuskiem. Jak długo była przygotowywana ta operacja, przepraszam? Co tutaj się działo? Czy jakieś równoległe przygotowania do zamachu stanu trwały w momencie, w którym myśmy wszyscy myśleli, że jednak okej, obóz Zjednoczonej Prawicy wygrał wybory, ale nie na tyle, żeby rządzić, więc musimy tutaj, prawda, przejść do opozycji. Posłowie wychodzą z gabinetów, ministrowie wychodzą z gabinetów, oddają swoje biurka, zamykają komputery, wychodzą i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy myślą, że no okej, zmiana, Polacy tak wybrali,
być może jakieś błędy popełniono, trzeba się nad tym zastanowić. A to w zasadzie kilka dni później wjeżdża Donald Tusk z żelazną miotłą i to nie są żarty. Więc sprawdziłem sobie jeszcze specjalnie definicję zamachu stanu. Zrobiłem to w Wikipedii, bo zwróćcie Państwo uwagę, że ten serwis informacyjny, który pojawia się o 19.30, poprzedzony jest takim smrokiem dydaktycznym, gdzie oni tłumaczą, czym jest serwis informacyjny. Więc ja proponuję, i to jest definicja z Wikipedii, tam tłumaczą, że serwis informacyjny to jest to czy to. Proponuję, żeby sobie zmienili tą definicję i żeby sobie wpisali o tym, czym jest zamach stanu, albo przynajmniej przestępstwo pokrewne zamachowi stanu, wywieranie wpływu przemocą lub groźbą bezprawną na czynności urzędowe konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, bo tutaj te znamiona są wypełnione już w zasadzie w 100%. No i kto teraz ma zareagować, jeśli widzimy, że na przykład policja co najmniej jest łaskawa wobec tego, co się dzieje i nie interweniuje w przypadku ludzi, którzy pojawiają się w budynkach i znajdują się tam bezprawnie. Nawrotnicza policja w zasadzie chroni uzurpatorów, którzy wydają swój program informacyjny w sytuacji, kiedy prezesem według KRS-u wciąż jest prezes Mateusz Matyszkowicz, który ma pełne prawo iść tam na dół czy na górę, nie wiem, gdzie oni tam siedzą, powiedzieć, że tych ludzi trzeba natychmiast wyprowadzić. No, naprawdę. Patrzę na zegar, czas na reklamy. To program o tytule Atak na Woronicza 17, pod hashtagiem Woronicza 17. Zachęcamy Państwa do komentarzy na Twitterze, w mediach społecznościowych. Wracamy za parę minut. Proszę zostać z Telewizją Republika.